jak karmisz swoje ciało i dbasz o nie, i poisz je, i spożywasz pokarm, tak karm swojego wewnętrznego człowieka. Duch Święty to woda, on zaspokaja pragnienie. On jest twoim powietrzem, dzięki niemu oddychasz. Słowo Boże to pokarm. Karm się nim obficie, a będąc na pustyni będziesz pragnął. Nie bądźcie jak ojcowie wasi, którzy kusili mnie na pustyni. Mówili: Panie, Panie, daj mi to. Panie, a czy możesz mi to uczynić? Nie bądźcie jak ojcowie wasi. Będąc na pustyni, przypominajcie sobie moje cuda, które wam dałem. A będziecie obfitowali na pustyni życia. Będziecie obfici. Będziecie obfity owoc wydawali. Ja w imieniu Jezusa związuję duchy niewiary. Nie pozwalam im działać przez imię Jezus. Ja niweluję demoniczne siły niedowiarstwa, które w jakikolwiek sposób zaczęły dotykać ludzi w sytuacjach trudnych. W imieniu Jezusa.